Myślę, że Tess Gerritsen nikomu nie trzeba przedstawiać, ale na wszelki wypadek przedstawię. Przed Wami najnowsza powieść mistrzyni thrillerów kryminalnych z medycznym sznytem, tym razem w kolejnej odsłonie bestsellerowej serii. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny listopadowy dzień! Witam Was, Olga, z wielkiego buka. Jak wiecie, a jeśli nie wiecie, to Wam powiem, z cyklami i z seriami jest u mnie tak, że nieco nie jest mi po drodze i trochę jest mi z nimi nie do twarzy. Zazwyczaj zaczynam taką serię i jej nie kończę, albo wpadam od środka, albo nie zapominam. Są jednak takie serie, które ja pochłaniam. I czytam i też nadrabiam powolutku. Zależy mi na tym, żeby w końcu pewnego dnia być już ze wszystkim na bieżąco, tym bardziej, kiedy mówimy o wielu tomach. I jedną właśnie z takich serii jest bestsellerowy cykl Tess Gerritsen, zwany cyklem albo serią Rizzoli i Isles od nazwisk głównych bohaterek właśnie tego cyklu. Jest to seria thrillerów, dreszczowców, kryminalnych, często brutalnych, często makabrycznych, którą rozpoczął arcymocny chirurg. A teraz kochani nadszedł kolejny już, trzynasty tom owej serii właśnie, czyli Wysłuchaj mnie Tess Gerritsen, wielkobukowy patronat od wydawnictwa Albatros. I kto kochani lubi zbierać pieczołowicie porozrzucane elementy, układanki i zagadki, a nawet nie jednej, a dwóch, ten z pewnością po lekturze będzie zadowolony. A no i kochani, zapraszam Was oczywiście na recenzję bez spoilerów, nic tutaj nie zdradzam, nic tutaj nie mówię. Możecie wskoczyć na spokojnie, posłuchać i nie będziecie mieli nic a propos serii zaspoilerowane. Detektyw z bostońskiego Wydziału Zabójstw Jane Rizzoli i lekarka sądowa Mora Isles dostały nie lada zagadkę do rozwiązania. Brutalne zabójstwo pielęgniarki, lubianej w sąsiedztwie wdowy, kobiety, którą ktoś w jej własnym domu pobił na śmierć. Coś jednak w życiu ofiary nie do końca się zgadza. Coś nie do końca pasuje. Okazuje się, że kobieta miała jakieś niewyjaśnione sprawy. Ale to nie wszystko, dlatego że w międzyczasie do Jane, do Jane Rizzoli, wyzwania jej matka, Angela. Angela, jako czujna obserwatorka swojego sąsiedztwa na przedmieściach, dostrzegła coś dziwnego: a mianowicie jej nowi sąsiedzi, którzy dopiero co się wprowadzili, wydają się być podejrzani. A jako, że Jane ignoruje telefony od matki, to Angela no, weźmie sprawy w swoje ręce. Nic bowiem, słuchajcie, nie jest takie, jak mogłoby się wydawać, tym bardziej na sennym przedmieściu. Miss Gerritsen przyzwyczaiła swoich czytelników do opowieści mrocznych, ba, diabelnie mrocznych, takich, które zabierają czytelników prosto w największą ciemność ludzkiej duszy. Opisywane przez nią zbrodnie to majstersztyki, łączące i te brutalne, makabryczne elementy z motywami psychologicznymi. Niejednokrotnie, słuchajcie, podczas lektury jej książek można po prostu poczuć prawdziwe ciarki, ciarki emocji. Jeżeli chodzi o najnowszą odsłonę serii Rezolly Isles, czyli o Wysłuchaj mnie, to wydaje się być nieco bardziej wyważona. Wydaje się być taka bardziej wyciszona, momentami nawet z takim przymrużeniem oka. I myślę, że to może zaskoczyć przyzwyczajonych do tego najciemniejszego mroku miłośników proza autorki. Ale już Wam tłumaczę, z czego to wynika, słuchajcie. Być może to jest kwestia tego, że wprowadzono tutaj trzecią bohaterkę, niejako trzecią narratorkę, jaką jest Angela, matka naszej Jane. I to właśnie Angela, jej charakter, wiodą prywatnie. W tej części. Starsza kobieta tutaj spogląda, słuchajcie, na świat już z dystansem, ale też z ostrożnością, a miejscami z takim komicznym, a raczej komiczną podejrzliwością. No właśnie, to jest, słuchajcie, zupełnie inny kaliber postaci. To jest ktoś zupełnie zwyczajny. Ktoś taki, kto, tak jak czytelnicy, czyli tak jak my, jest i istnieje poza strukturami i służb i policji. Ona czai się, podgląda, ona przygląda się i, słuchajcie, zadaje pytania. Pytania, które być może właśnie w ustach kogoś ze śledczych mogłyby brzmieć zabawnie, komicznie, niepoważnie, ale u niej no to jest jakby jej część rzeczywistości, ona tak to postrzega i ma prawo zadawać te pytania. I chociaż akcja powieści, słuchajcie, wysłuchaj mnie, rozgrywa się dwutorowo i otrzymujemy dwie zagadki do rozwiązania jednocześnie, to jednak ten motyw Angeli i właśnie jej historia dominują zdecydowanie, w wysłuchaj mnie. I również dominują tutaj emocje Angeli, dlatego że my cały czas czujemy jej niepokój Czujemy jej poczucie utraty takiego gruntu pod nogami, również rozgoryczenie, kiedy jej własna córka no, nie odbiera od niej telefonów i ignoruje ją po prostu. Angela musi tutaj po prostu przeobrazić się niejako w taką domorosłą detektyw, musi przeobrazić się w śledczą, musi niejako wziąć sprawy w swoje ręce, ale tym samym również narazić się na niebezpieczeństwo. I to właśnie ta jej obecność i jej zachowanie nadają całości takiego lżejszego tonu. I no. obecność też dodaje takiego humoru całości, no i pozwala dostrzec po prostu to światełko w tym najciemniejszym mroku. I tak jak powiedziałam, kto czeka na najnowszą odsłonę serii Rizoli i Isles, myślę, że wyjdzie z tej lektury jak najbardziej zadowolony. I chociaż Wysłuchaj mnie w kontekście swoich poprzedniczek jest mniej brutalna, zdecydowanie, to jednak No Tess Gerritsen fabularnie jak najbardziej trzyma poziom. No i oczywiście serwuje nam też porządną zagadkę do rozwiązania a to jest przecież w kryminale, w takiej historii najważniejsze. I to nie jest tutaj jedna z tych spraw, do której odpowiedzi mamy tak naprawdę pod samym nosem, tylko ich nie widzimy i nie, to co to, to to nie. Autorka tak zakombinowała, tak rozplanowała całość, żeby czytelnik bawił się i mógł odgadywać do samego końca. Możemy się głowić i szukać rozwiązania, a to wcale nie będzie słuchajcie łatwe. Całość słuchajcie jest bardzo lekka, jest dynamiczna, taki thriller kryminalny jak serial dosłownie, jak odsłona, jak Serialu, który pozwala po prostu zapomnieć się na chwilę. No, a o to właśnie chodzi. Raz z wydawnictwem Albatros mamy dla Was garicen. Wysłuchaj mnie do wygrania w naszym konkursie, a pytanie konkursowe słuchajcie brzmi, co dobrego ostatnio czytaliście, co oglądaliście, co polecacie, w co graliście. Swoje polecajki, zarówno dla mnie, jak i dla siebie nawzajem wrzucajcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę. Wyniki pojawią się i w opisie pod filmem, i w poście dedykowanym na społecznościach YouTube. I tak jak kochani powiedziałam, słuchajcie, seria Risery Isles to jest taka seria, którą ja cały czas nadrabiam. Więc ja, słuchajcie, nie znam wszystkich odsłon tej serii. Znam e, kilka pierwszych tomów. No i teraz ten ostatni, właśnie trzynasty. No i w kontraście faktycznie wysłuchaj mnie jest o wiele lżejsze, tak w tonie po prostu. E, ma ten motyw, właśnie humorystyczny, taki trochę przymrużenia oka. Nie ma takiej brutalności, a może raczej ta brutalność, no, ona jest pokazana w takim kontraście. I po prostu rozłożona, i to trochę inaczej wygląda. Tak mi się przynajmniej wydaje, z tego jak mogę porównać właśnie z tymi kilkoma pierwszymi tomami tej serii. Jestem ciekawa, jak wy, jeżeli czytaliście pozostałe i śledzicie tę serię od początku, jak wy odbierzecie, wysłuchaj mnie i czy Wam się spodoba. I co ważne, słuchajcie, jeżeli zaczynacie dopiero przygodę z tą serią, to oczywiście możecie zacząć od początku, czyli od chirurga, potem od skalpelu, ale możecie też sięgnąć po wysłuchaj mnie, jeżeli akurat macie pod ręką. Albo dostaniecie na prezent, chociażby możecie sięgnąć właśnie po tę odsłonę, dlatego że ona nie zdradza zbyt wiele. Tutaj nie dowiadujemy się zbyt wiele z tego prywatnego życia naszych bohaterek. Raczej to jest. Um... Ja bym to powiedziała taki tomu uzupełniający. O, i to są dodatkowe zagadki, i też świetnie wprowadzają nas w życie naszych postaci. Po prostu. Ja jestem ciekawa, tak jak powiedziałam, jak się spodoba miłośnikom tej serii właśnie ta odsłona, a jak się spodoba osobom, które dopiero zaczynają przygodę z tą serią. No, ja te zgromadzenia nie porzuciłam. Słuchajcie, chirurg to była dla mnie w ogóle no, trudna przeprawa pod względem emocji. Ja, słuchajcie, się autentycznie bałam pod czas lektury. To się rzadko zdarza, żeby czuć aż taką obawę, taki niepokój, takie, takie poczucie zagrożenia, wiecie o co chodzi. Tam są bardzo takie brutalne sceny, ten morderca, który, który znęca się nad ofiarami jest absolutnie, to jest totalny terror po prostu. Jeżeli chcecie właśnie zacząć od taki bardzo, bardzo straszny, albo szukacie takiego fulera, który jest absolutnie przerażający. Moim zdaniem, e, chirurg jest tutaj fantastycznym wyborem właśnie na początek, a wysłuchaj mnie e, również, jeżeli szukacie może czegoś i inaczej chcielibyście podejść właśnie do tesgyelcen jak najbardziej również. No dobra, rozgadałam się. Możecie poczytać, o wysłuchaj mnie na blogu Wielkiego Buka, a my widzimy się niebawem. Do zobaczenia, pa pa! Dużo dobrego dzieje się na Wielkim Buku niezmiennie. Jest to kanał literacki, jest to kanał książkowy. Witam wszystkich serdecznie. Kto tutaj zawitał po raz pierwszy, rozgość się proszę, rozejrzyj. Mam nadzieję, że ci się tutaj spodoba. Jeśli tak, to oczywiście zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!